Czy widzicie tą dźwignię? Ta dźwignia, słuchajcie, aktywuje troll pułapkę, która zabije wszystkich graczy, którzy są na mapie. Tu są moi widzowie, którzy są tam na mapce i zaraz których zacznie gonić pewna fajna bariera. A tutaj natomiast mamy pułapki, które po aktywowaniu odpalają po prostu pułapki. I tyle, odpalają pułapki. Jest tych pułapek, nawet nie wiem ile, z 8 czy coś. W każdym bądź razie ich zadaniem jest, żeby przejść przez to i zbajtować w jakiś sposób tak, żebyśmy stracili pułapkę, ponieważ po aktywowaniu jednej pułapki nie możemy już drugi raz jej aktywować. I jak widzicie, bariera się już zbliża do was, więc możecie zaczynać. Czas start. Uwaga, czy wam się uda? Teraz trzeba jak najwięcej osób zabić podczas każdej pułapki, więc na razie poczekamy. Poczekajmy jeszcze. O, ale próbują to zbajtować, próbują zrobić cokolwiek, żeby aktywować. O, Kiko! Kiko myślał, że sam przejdzie, no trudno. Jedna pułapka za jednego killa, jest okej, okay. Jest okej. Okay. Także oni teraz czekają sobie, aż... O! Zapomniałem wam powiedzieć, przecież jest bariera, która zabija, więc musicie się spieszyć. Właśnie o to chodzi. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, ponownie i możecie zaczynać. Już start od teraz. Zobaczcie, ile tam jest w ogóle osób. I ciekaw jestem. Oj, się boją wszyscy, ale się boją, jak oni biegają. Uwaga. O, jedna osoba, dobra. Dobra, zostawiam was tutaj. Royston, próbuj zabić jak najwięcej osób. Teraz trzeba. Temu trzeba. Nie! Nie, straciłem tą pułapkę na niego. Okej. Okej. Tutaj pułapkę niestety straciliśmy, ale teraz jest trzecia pułapka i wszyscy wrócili do siebie, więc teraz będzie znowu łatwo. Nie rozeszli się. Kto tu będzie próbował coś zrobić? Uwaga, no kto? Okej. Okej. Okej, biegniemy do następnej pułapki. Szybko. Nie. Dobra. Biegniemy do następnej. A, tylko jedną osobę? Serio? Strasznie dużo osób zginęło w ogóle na toksycznych, a tutaj coś jest. Właśnie tu jest trollowa ziemia, którą trzeba przeskoczyć. Ale a nie mogę wiedzieć, nie mogę wiedzieć. O, ten jak skoczył. Mareczek. Mareczek, Marunio, co on zrobił? Dobra, okej. Okay. Czyli dwie osoby jak na razie tutaj doszły. O, jest trzecia, kolejna. I tutaj mamy jakąś kolejną pułapkę. Ciekawe, co ta dźwignia tutaj odpala. Bo ja nawet nie wiem. Nawet nie wiem, co tu się może zdarzyć. Okej, okay, z tej strony chyba lepiej patrzeć. Trzy osoby tylko zostały? A! Czyżby zostały dwie? I co teraz? I co teraz? O! Co? Jak to eksplodowało? Okej, okay. Piąta pułapka i dwie osoby tylko zostały do końca, więc teraz już będzie łatwiutko, mamy strasznie dużo jeszcze pułapek przed nami, więc no, chyba będzie trudno, co? Uwaga, dobra. O! No nie! No nie, Mareczek! Myślałem, że tym razem polegniesz. Dobra. Lecimy do następnej pułapki, nie ma co tu stać. Oni sobie normalnie przejdą, wiadomo o co chodzi. Idziemy do następnej pułapki. A tutaj co jest? Tu chyba tego nie można dotknąć, tak? O, to jestem ciekaw, co oni tutaj zrobią. Trzeba skakać, okej. O, Mareczek! Ale słuchajcie, Mareczek się poświęcił. I mamy ostatniego uczestnika, któremu... Czy kto? Czy on wygra to? Czy on jest w stanie to wygrać? Uwaga, zobaczymy. Sam chciał się wrócić, ale mu nie wyszło. Nie do końca zrobił to, co chciał. A tam co się dzieje? Co tam jest? Nie, po prostu chyba natychmiastowa śmierć. Czyli tak jak widzicie, tak wygląda mapka. Spróbujemy jeszcze raz być szefem. Być szefuniem. Także jesteśmy w drugiej rundzie już. I słuchajcie, jeżeli chcecie kod do tej mapy, to macie tutaj na górze. I możecie sobie wpisywać, możecie grać sobie ze swoimi znajomymi. A teraz, słuchajcie, zaczynamy drugą rundę. I tym razem jestem jako jedyny ja szefuniem, więc myślę, że możemy zaczynać. Czas start. Go, macie drugą rundę. O Boże, to było głupie. Dobra, muszę odpalić, bo... Dobra, druga pułapka. O nie, to było głupie. To było głupie, strasznie. Mariox, co ty zrobiłeś? Wszystko popsułeś. Wszystko popsułeś, no. Wszystko jak leci, popsułeś. O nie, Kajpek. Nie! Co? Jak mnie zbejtowali w opór? Co się stało? O nie, wszystkie pułapki na pierwszym piętrze straciłem. Oj, ale Mariox, czyżbyś miał umrzeć teraz przez pułapki? Głupio robicie, bo teraz biegniecie sami i przez to wasi towarzysze mogliby przeżyć sobie normalnie i nawet nie ryzykować, a tak to ryzykują. No, ale cóż, no, najwyżej zginie więcej osób. Okej, okay. Ciekawe, ile osób się tutaj nabierze. Uwaga, uwaga. Aj, ach ten Mariox, ogarnia co tu się dzieje, dobra, ale Kajpek tuż za nim. A tutaj mamy kolejną pułapkę, uwaga, ile tam osób się nabierze. O, ktoś tam wpadł, słyszałem, kolejna osoba wpadła. Pytanie, czy się nabrała, czy po prostu... O nie,
Jest! Marioxa się pozbyliśmy chyba. Tak? Czy Mariox... Tak! Tak! Tak, okej, okay. jest git. Nie będzie już nas rozpraszał aż tak. Jest! Jedną osobę jeszcze złapałem na tą pułapkę. I tutaj, co my tu mamy? Ile zostało osób w ogóle? 2, 3, 4... Okej, okay, na razie dobrze idzie, ale niestety pierwszy wybuch poleciał. Ale mi przykro, bo zabił też przy okazji inną osobę. Ale dziękuję, bardzo mi miło. Kajpek, słuchajcie, został Rose Slow i Grzybek. 3 osoby? Została was tylko 3, a słuchajcie, pułapek zostało... Poczekajcie chwilę, możemy się umówić tak, że nie ruszycie się stąd? Dobra. No, już myślałem, że ktoś oszuka. Okej, 2 pułapki zostały tylko. Tylko 2 pułapki, czyli... Ale jedna jest jeszcze do przejścia, parkour. Więc może się udać. Czyli tym razem musimy zabić kilka osób na raz. Oj, Kajpek. Grzybek i Rose Slow zostali w tej pułapce. Biedny Kajpek umarł. I lecimy tutaj do kolejnej. To jest skrzynka, w której... chyba wiem, o co tu chodzi. Chyba domyślam się, o co tu chodzi. Okej, i co? Co wy tutaj zrobicie? Co tu może się stać? Rose Slow coś tu ogarnia. O co może chodzi? Grzybek został jako ostatni. Dawaj, czy ci się uda? Zostałeś ostatni, uwaga. O, jak? No właśnie, troszkę za szybko chciałeś, Grzybek. Troszkę za szybko. Trudno się mówi, słuchajcie, teraz przychodzimy i my będziemy biegać, a ktoś inny będzie, słuchajcie, szefunciem. A few moments later. Dobra, nie jestem szefujciem, ale są Kajpek, Mariox i Juman. Okej, oni już są przygotowani. Dobra, czyli możemy zaczynać chyba, tak? Możemy zaczynać, więc uwaga, pierwsza pułapka. O! Gościu, man, ma taktykę. Mariox tutaj został. Jak są, jest więcej osób, można się ustawić właśnie na tych pułapkach. Okej. Zbajtowany! Biedny. A gościu, man, tam czeka na nas chyba. Jak z barierą? Jest jeszcze daleko. Ej, ale dajemy radę. Damy radę, nie? Ekipa, damy radę. Dawajcie, chodźcie, lecimy. Lecimy do następnej pułapki. Gościu, man, mogłeś już biec, no. Mogłeś biec. Dobra, ja pobiegnę pierwszy. Juman! Naciśnij! Przycisk, nie! No nie! Serio! Myślałem, że przebiegnę, już miałem takiego stresa. Okej, to widzimy się w następnej rundzie. Dobra, ale mamy kolejną rundę i tym razem, słuchajcie, spróbujemy nie tak agresywnie, że w drugiej rundzie zginąłem, tylko po prostu... O! Co tam się stało? O, ktoś wpadł! Kto to wpadł tam? Gościomen, tak? Nie, gościomen, chciałem ci podać rękę, może bym cię wyciągnął jeszcze. Ale trudno, idziemy dalej. Mariox przeszedł jako pierwszy, jak zwykle. On to ma, kurde, jakieś gorące stopy. W gorącej stopie kąpany był ten, no. O! Kajpek! Ale śmierć smutna. No ale dobra, jeden z głowy tylko. Oprócz tego, że walczymy ze sobą, jakby kto wygra, to też jesteśmy drużyną, więc trzeba o tym pamiętać. Uwaga! Uwaga, tak to się robi. Mariox, o, przeszedł. Jak to jest, że nikt na Marioxa nie używa? O! Kibuka! O nie, blokujecie mnie! O kurde, ten to chyba czyha tylko na mnie, co? Dobra, mam pomysł. Dawajcie, na 3-4 wszyscy razem. 3-4, go! No nie. On czeka, dobra, spoko, niech, lećcie, skoro on czeka na mnie, to spoko. O, jest! Jest, ktoś odpalił, całe szczęście. Okej. Halo, co jest? A, wy też szybko, wy chcieliście po prostu ze mną zostać, dziękuję, szanuję. O, bariera za nami, uciekamy! Jak to się przychodzi teraz, żeby nie dostać? Czy ja zginę? Serio? Nie, tak. No nie. Dobra, także ostatnia runda i lecimy. Tym razem muszę wygrać. Okej, biegniemy, od razu, naraz wszyscy. Mariox jak zwykle biegnie po prostu. O! 2 osoby, biedny Marek. Bobman. Pokusili się, żeby spróbować tak samo. Czy mi się wydaje, czy Mariox zginął? Zgadza się, Mariox zginął. Gościu, men jeszcze tu czeka. Na nas. Okej. Ej, oni pobiegli stąd! Chodźcie. O! O, gościu, men, na kozaku, jak poleciał! Muszę zobaczyć... O, spojrzę teraz, jak gościu, men, przychodzi do pułapki. O ile potrafi. Bejtuje.
Bejtuję, tak. Bejtować trzeba te pułapki, okej. Okay. Uwaga, dobra. Lecimy. Żarcik. O! O! Biedny. Biedny, czy dostał, czy nie? Nie, nie dostał. Dobra, ja tu poczekam sobie. O nie, jak biegnie na szybkości. Zły pomysł, co wy robicie? Okej. Okay. Jestem ostatni, ale trudno. Ale sobie normalnie przejdę przynajmniej to. Na spokojnie. O nie, czemu ta pułapka się nie odpaliła? Okej. Okay. Okej, okay, ostatnia pułapka i... A, i tu jest jeszcze ostatnia. Okej, okay, przeszliśmy, jest! I lecimy dalej. I ile osób zostało w ogóle? Ciekawe. Tu trzeba po prostu skoczyć. To nie powinno być trudne. I czy my jesteśmy... My jesteśmy ostatni? Jak to się stało, że oni wszyscy tam poginęli? Dawaj, Kiko! Dobrze! Teraz ja... Oj, grzybek! Bo! O, Roslo! Nie, przeszli, no i zostawili mnie samego, ja jestem sam teraz tutaj. Ej, to już jest odpalone. Ej, myślałem, że serio, bajtowali nas. Bajtowali, co tutaj? To też jest odpalone. Ej, a może oni już przeszli tak daleko po prostu? Może oni już zwyciężyli? Czy nie? Nie, chyba nie. Chyba my jesteśmy jedyni, nie? Tak, dobra. Tu jest barierka, czy ona jest odpalona? Można zobaczyć to jakoś? Nie ma chyba możliwości, żeby to podejrzeć. Dobra, idę. O! Dobre, Kiko! Czyli co, została nam ostatnia pułapka już tylko? Znaczy, poza skokiem? Poza skokiem. Jak tu trzeba skoczyć? Dobra, lecę. Dobra, lecę. Jest! Jest, po prostu! Nie jest to trudne wcale. Po prostu... Kiko, czemu ty za każdym razem w tym samym miejscu umierasz? Chodź, Rosal, dawaj. Ja nic nie chciałem zrobić, żeby nie było. Ja nic nie chciałem zrobić. Ostatnie... co ty robisz? Czemu? No nie, tak po prostu... O, ale dostałem. Tak po prostu Roslo poświęcił się po to, żebym mógł pójść po bronię i postrzelać wszystkich krzewanciów. Więc chwila, moment. I teraz pomszczę was wszystkich. Uwaga, weźmiemy sobie to, ale wybór mamy cudowny, dobra. Tylko trzeba pamiętać, że oni też mogą iść teraz po te bronie, chyba. A nie, nie mogą. Siema! Elo, co tam? O nie, nie! Zabiją mnie! Zabije mnie! Nie! Czemu oni są tacy szybcy? Jak wy tak szybko biegacie? Jak ja mam to zrobić? Oni nie dostają w ogóle obrażeń. Nie! Okej! Okay. Okej, okay, nie! Nie! Nie, ja mam 10 HP! A, co tu się dzieje w ogóle? O! Dobra, ostatni już. Został ostatni. Ale mam 10 HP, cały czas miałem 10 HP. Jak to było stresujące. Nie podchodź do tej ściany, bo ci dam... Nie! Ej, trudno. Dobra, trudno. Gratuluję, Kibuka. Gratuluję. 8 punktów zdrowia miałeś. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się następnym razem. Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!